Dzień dobry. Dzień dobry. To takie smutne. Ja yeah, nie. Nie? No powiem ci, że sporo reakcji było na tę Twoją osobę z macicą. Nie jest moja osoba z macicą. Ja <grym> jestem bez. Ty jesteś bez. Mhm. ale dobra, nie będziemy sprawdzać. Terek, no. Ja sprawdzałem wczoraj. I co? Nie z ma? lusterkiem i nic nie. tam nie było widać. <laughs> Ale... Czarno jak w dupie To nie można powiedzieć. Nie można, tego Uważaj, Bardzo cię proszę. <coughs> Uważaj na słowa. No uważam. No właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze się zatrzymałeś w odpowiednim momencie, bo tutaj mamy sporo takich pomysłów na, na takie właśnie ojcowskie podejście, tak? Jak nazwać? Ja jak nazwać? O, ja zaraz ci zacytuję, bo to są od naszych widzów i widowin. Dobrze powiedziałam? Widowin, jak mam powiedzieć? Bardziej, bardziej chyba widowin. Bo... Widowin. No dobrze, więc na taki jakby druga strona, czyli w stosunku do tej osoby z macicą? Jakie stosunku? Halinka, nie być <noise> wulgarna. Dareczku, <noise> nie mi jakichś takich myśli. No. Jak myśli? Trzeba być po, poprawnym politykiem. Poprawnym, po, no jesteśmy przecież. No ale takie, takie wulgaryzmy? No jakie wulgaryzmy? O stosunkach? stosunkach, tak. I Stosunki mogą być różnie, panie Darku. No właśnie, do tego trzeba uważać, bo, bo to można niewłaściwie odebrać i to może wywołać konflikt światowy. A, światowy. Aha, mhm. no to rzeczywiście. Dobrze. Na ojca można mówić, uwaga! Spermowór. Taka była propozycja. To u mnie to bym musiał być tylko takim spermoworeczek. To, to, tam w ogóle. No nie, nie bardzo się proszę. No ale były tam prośby o takie bardziej prywatne informacje no to Znaczy na no y, 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 udzielić. Tak. Mhm, nakreślić, namalować. Rozumiem. Mhm. No dobrze. Może być też istota z końcówką. Dobra. No. Pasi? Mhm. Może być osoba z ptaszkiem. Ale no nie ptaszek, bo to jest dyskryminacja e, tej sfery zwierzęcej. Zwierzęcej myślę, że. Może tutaj... się ptaszek jakiś obrazić. A jak ptaszyna? też się może obrazić. No w moim to wypadku może... myślę, że to było dobre. No dobra. Jest osoba z ogonkiem. Propozycja. No dobre. Dobra. dobra? Mhm. Jest chłop z członkiem może być spręcikiem lub szypułką i myślę, że tutaj chodzi o zależności od wielkości. No właśnie, ale to teraz jest bardzo coś się skomplikowało. Ja uważam, że ankietę trzeba przeprowadzić, bo, no. bo ja wiem, że to można zamiennie stosować, ale znowu można kogoś urazić. Jak powiesz chłop z ptaszkiem, to się obrazi, że on jest ptakiem. Ptak Więc, się obrazi. Tak, to już w ogóle no się tak, obrazi, tak. ale w ogóle wszyscy mogą się obrazić i będzie konflikt światowy. No to jest z tym konfliktem światowym? Tak. No bo widzisz, ile jest tutaj nieścisłości i, i jakby narracji takiej nieadekwatnej do sytuacji i e, rozumiesz. Rozumiem. Tak. Trzeba Rozumiem. zrobić ankietę i to ujednolicić. Bo jedno nie mhm. Ale ktoś wytoczył takie ciężkie działo. opowiedział, powiedział, że Dawaj. czołg z lufą. No nie, nie, no to to. Nie? No lub to, to, to. Mhm. No, no, wojskowości od razu by wiedzieli o co chodzi. To tam ci na M to może tak, ale ta reszta to co, działko jakieś takie. Takie malutkie działki. No. <laughs> no dobrze. Miałeś nie ujawniać takich intymnych spraw, no? A no, i no. można. Można? Dobra. Uh -huh. No dobrze. No dobrze. I tutaj <laughs> taką fajną konkluzję mamy. Jak którejś z babci pisze. Już widzę, jak moje wnuki uczą się mówić do swoich rodziciel rodzicielek. Osobo z macicą przytul mnie. A męski współautor może być nazwany osoba od plemnika. Ale poważniej to interesujące byłoby wiedzieć, kto i po co robi takie zamieszanie? No, to jest też ciekawe. Sadomia i Gomoria nadchodzi. No, proszę pana, tak. Cytuje pan Biblię. Coraz częściej to, co było, już nie wystarczy. Dziś matka może być ojcem, mimo że jest biologicznym ojcem. No, niestety, to się dzieje. To się dzieje, tak. Temat jest bardzo złożony i trudny. Jak odnieść się do takich ludzi? Powiem z własnego podwórka, że łatwo nie jest to. Z kolei inny widz lub widownia. Ale jeszcze tutaj wątek poboczny no. należałoby poruszyć pcie. O, nie wchodź tam Darku, proszę cię, nie wchodź. Ja sam nie wiem, jaką mam. E, pcie. Peć. Nie? Już cztery... no, no, Ale mówiłeś, masz... że zaglądałeś lusterkiem. Czasem się, na przykład tak jak teraz, to się czuję, że mam pcie rozmemłana baba. Ale dlaczego? <noise> Znowu się nie umalowałeś? <noise> no. O, no wiecie już. Tak? I nie chciało mi się. Wstawać dzisiaj. Nie. To w ogóle odkryłem fantastyczną rzecz i polecam to. Na przykład zauważyłem, jak ktoś na przykład ma mało czasu, no nie to, to u mnie działa na przykład. Tak odkryłem, że jak się położę, jak się nie rozbiorę, się położę, to rano nie muszę się ubierać. dobre Bardzo dobre, ja mam jeszcze lepsze. Spokojnie można cytować klasyczny film. Czyli. Jaki? Na śniadanie zjeść już obiad albo kolację. A to jadłem dzisiaj na śniadanie obiad. Naprawdę? Tak? No, mhm. no widzisz. Czyli jednak wpasowujesz się w klasykę. No. Za na baba mi trochę nie pasuje. Ale, ale a dlaczego to urażasz moje uczucia? No, przepraszam cię, Doreczką. Już? Wystarczy ty głupot? Tak. Czy dalej głupotujemy? Nie, nie. nie. Już nie. No, no tyle nam pozostało, nie? No Żeby tylko się tyle. Troszkę pośmiać, póki mhm. możemy jeszcze. Tak, tak. Od czasu do czasu ktoś mówi, że go to drażni to nasze głupkowate teksty przepraszamy i prosimy o, przewinąć na ósmą albo na dziesiątą minutę. Najlepiej, tak. Żeby nie dokładnie. powiedzieć minęte i wtedy, e, wtedy ten, e, można normalnie już tam inne Darku, te, głupo, te głupie, te głupie proszę cię, no to który, według ciebie jeszcze tylko powiedz mi, który jest najlepszym odpowiednikiem dla ojca. No to mówię ci, to trzeba przeprowadzić ankietę, bo ja tu wyrocznym nie chciałbym. Bo... Nie aha czyli jednak idziemy demokracją jeszcze Wiesz, to... jednak póki Do. póki jest znaczy gdzieś w gdzieś słowniku jest jeszcze ta definicja demokracji to idźmy bo aha. ona w rzeczywistości nie istnieje a my ją, ją teraz istnieje. wprowadzimy prawda my ją naprawdę wprowadzimy E, przeprowadzimy ankietę, a ja później wybiorę właściwą odpowiedź. <laughs> Dokładnie. Dokładnie. Zgadzam się. Ten plan jest dobry, agenda według, zatwierdzona. Według definicji demokracji. <laughs> Nie, oczywiście, że tak. No wiadomo, no niech ludziska powiedzą, co chcą. A ja zostanie wybrana to, ja zdecyduję. co zdecyduję. Dobrze, tak. dobrze, ja się zgadzam, żebyś zdecydował. Bo to jakby, mimo że ci jesteś rozmemłana, no. to jednak twoja dziedzina to jest jednakowoż. To jak? Dzisiaj mamy, już ci mówiłam, pytania od widzów i widzowi. strach się bać. Nie, nie jest tak źle. Widać było, że ta seria się podobała w pewnym sensie, takim, że sporo, sporo mówiło o tym, że fajne rzeczy się pokazują, ale też w dalszym ciągu chciałabym podkreślić to, żeby. To disclaimer siebie. trzeba zrobić, że disclaimer, o. wszystkie wyrażone przeze mnie opinie nie są moimi opiniami. Mhm, dokładnie, dokładnie. I ten, kto ogląda, to też może sobie taki disclaimer I, i, zrobić. I to, że pan Darek powiedział, to nie znaczy, że sobie że tak myśli. Mhm. Cholera, jasna. Cholera, że już kniesz. No, no bo to. Zbierasz się z tego. To, to mo można takich słów używać, czy jeszcze, jeszcze, czy już nie? No, słuchaj, to jest jednostka chorobowa, z tego co wiem. Jak? Cholera to jest jednostka chorobowa. No, ale wyeliminowana z życia społecznego, już podobno. Tak? Chociaż jak. Ja bym miała wątpliwości. To znaczy, ja, jak byłem na tym w jednym z krajów, uh -huh. to podobno tam tak zwana, ta choroba, ona wróciła, że niby. Pojawiła tam. się? Mm. Ciekawe, Nawet tak. kilka osób umrzek zrobiło. O, kilka. Kilka. Uh -huh. No Myślę, że takie ogniska będą się pojawiać tu i ówdzie, żeby urozmaicić nam życie. No, no bo Trzeba ten zapotrzebowanie na, na pewne tematy e, zwiększyć, mhm. rozszerzyć spektrum. Rozszerzyć spektrum, uwagę, tak, przeciągnąć. Zaczyna się od dwóch, trzech przypadków, a potem trochę więcej. Kończy się na czterech. No, do ośmiu, tak, to prawda. I wtedy, jak i ten jeden przypadek przejdzie przez granicę, to już jest wtedy rozlane. To może ja się zaraziłam, dlatego tak, tak powiedziałem. Być może. może. To jest objaw. No i te, no, no właśnie, a przed wyjazdem do danego kraju czułeś się czasami jak rozmęłana baba? Nie. A no panie. widzisz, to może być objaw. Kurde. Darek. Zastanów się. Ja pierdzielę. No, widzisz. Dobrze I teraz? już nigdzie nie jeżdżę. No na chwilowo nie jeździ. Musisz wyleczyć to wszystko. Halinka, bo ty cały czas tylko przedłużasz. Już z 5 minut z 6 do 12 doszło. Do 12, dobrze. No no później, to już później sesja ma być godzinę, i niby jest film godzinę, ale 20 minut jest gadania, a tego mięska nie ma. A teraz zabrałeś minutę, właśnie. No. Dobra. No dobrze, ale dzięki temu uzyskałem 5 kolejnych minut. Dobrze, na leczku. Halinka, znowu nie pozdrowiłaś. I ja... Pozdra... poz... Proszę, pozdrów chociaż no zmuś się, bo ja to robię szczerze. A wiem, że Ty odczuwasz od razu do tego typu e, zachowań, I, ale proszę pozdrowić widzów. No. Ja pozdrawiam. Z nieodpartą od razu, tak. Nie no, daj spokój. No. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kalinka, dlaczego tak Widzi... Cię twarz wykrzywiła? <laughs> Chyba coś <laughs> widzisz nie tak, jak trzeba. Dareczka. Nie no, ma prawo temu tak tutaj. Zamknij oczka. No i tak, i rozśmierzysz mnie, ja potem nie mogę się już skoncentrować. No, no dobrze, zareczku, to trochę odleć. Jak już powiedziałem, mamy sporo pytań. Niektóre się powtarzają. Dużo się powtarza. Ale zacznijmy od słońca, bo tutaj jest sporo takich dodatkowych pytań. Mimo, że większość jakby akceptuje, że jest to sztuczna konstrukcja, to powiem Ci, że bardzo dużo było głosów, że słońce i księżyc muszą być pod kopułą. No, no, no może ja no, po prostu tak widzę. mhm. Uh -huh, uh -huh. Że to w pewnym sensie jakby przez tą kopułę przechodząc, nabiera zupełnie też innych wartości i jakby jest skorelowane z tym życiem biologicznym, czy właściwie z naszymi ciałami, po to, żeby no, współgrało to. Uh -huh. I w pewnym sensie też no, działało na nas i wspomagało pewne procesy, które w naszych ciałach się odbywają. Uh -huh. Uh -huh. A powiedz mi, gdyby ono te dwa elementy były pod kopułą, to coś by się zmieniło? No, księżyc wydaje się, że, 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 że nie. Że nie. Aha. A Słońce wydaje się, że tak, że ta emisja cieplna i tych dodatkowych częstotliwości, które stamtąd pochodzą, no, sprawiłyby, że warunki zmieniłyby się. Poza tym Aha. tutaj mam takie nieodparte wrażenie, że to też jest kwestia konstrukcji naszego świata w rozszerzeniu o ten świat energetyczny, czy nazwijmy go astralnym, uh -huh. który później jakby dalej na nas działa i to oddzielenie też jest wynikiem i to, co było, co jest w zasadzie w Księżycu i różnego rodzaju właśnie elementy przechwytujące nasze naszą świadomości. Będąc umieszczone poza kopułą, jakby bardziej uwiarygadniają jakby tą, tą, tą pułapkę, jeśli tak byśmy nazwali mm -hmm. I, i pomagają tym, te, temu systemowi właśnie nas trzymać cały czas, jakby w tym, w tym kole reinkarnacji. Mm -hmm. Mam poczucie, że to też nie jest, że to nie tylko dotyczy tej widzialnej rzeczywistości, ale również tej tej pozazmysłowej. Mhm, mm mm -hmm, tak, Uwaga temu samemu systemowi. Czy chcemy to, czy tego nie chcemy? Dobrze i będąc poza kopułą, mają jakby być może też lepsze dojście do, do tych elementów, tak, do tego Słońca. A sprawdź jeszcze, który egregor jest silniejszy? Ziemia jako planeta i kula czy płaska? Kula, ona jest wzmocniona mhm. tym egregorem jakby naukowym, tak nazwijmy, i innymi, które jakby promują tego typu podejście do, do kształtu i wydaje się, że jest dużo silniejszy, patrząc na też na, 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 na skalę mhm. i świadomości, które nauczyły się jakby czy przyjęły tego typu narracje? One ten egregor ten zasilają w sposób no, silniejszy. Mhm. Mm mhm. Mm Okej. Okay. No i też były już... Wprawdzie padło to pytanie słońce i rozbłyski na słońcu. I tam wytłumaczyłeś nam pewne zawiłości tego, ale sprawdź, czy w tym tak zwanym naszym słońcu... Przy tych rozbłyskach jest jakiś pozytywny kod światła, który idzie w naszą stronę. Czy tam są jakieś kody? To znaczy właśnie te częstotliwości, które do, docierają do nas, no, wspomagają nasze, nasze organizmy. To nie jest mhm. tak, że to działa przeciwko nam, ale w momencie, kiedy jesteśmy akurat tak skonstruowani i, i procesy w naszych ciałach, które się odbywają, są właśnie skorelowane z, z tym światłem i z częstotliwościami tam zawartymi, no to jest to coś dla nas pozytywnego. Gdybyśmy uh -huh. mieli inne ciała, no to wtedy moglibyśmy mieć problemy. Uh -huh. Tutaj dalszy ciąg było tego pytania, czy te kody powodują transformację do istoty z wyższych wymiarów? Nie mam takiego poczucia zupełnie co innego, jakby wpływa na jakby to, co dociera do nas i co jesteśmy w stanie przepuścić, zaakceptować z naszych wyższych poziomów istnienia, powoduje rozszerzanie świadomości, czy, czy, czy wpływ na, na nasze DNA i na kreację, czy kreację tej rzeczywistości, postrzeganie, zrozumienie i wychodzenie poza pewne schematy. Mam poczucie, że to jest wynik czegoś, co przychodzi z, z nas, ale spoza tej warstwy fizycznej i astralnej, w której mm -hmm. też jesteśmy umie umieszczeni. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, bo jest takie ogólne podejście, że to, co tutaj, to, to jest całkiem coś innego niż to, co w astralu, ale tak naprawdę to jest ten sam matrix, który obejmuje i tą rzeczywistość, i astral. Dobrze, niebo. Dlaczego niebo widziane z dołu pod kopułą jest błękitne? No to jest kwestia kątów, które i, i badania tego światła. To też jest kwestia tego, że w momencie kiedy, no właśnie, staniemy po środku jakby mniej więcej czy na równiku, czy jesteśmy bliżej równika, to to niebo jest w odbiorze właśnie... No Bardziej niebieskie, niebieskie. czy, czy uh -huh. dąży prawie że do, do granatowego, to wynika z, z kątu wpadania. Uh -huh. Uh -huh. Ale też właśnie ta, ta niebieskość przypomina nam takie podświetlone akwarium. Czy gdybyś, gdybyś patrzył z zewnątrz, masz taki sam kolor? Z zewnątrz kopuły? Mm, nie. nie uh -huh. Ona y promienie przechodząc przez kopułę właśnie odbi przechodząc przez to dostają właśnie jest no, zmieniona częstotliwość powoduje, że to światło widzialne też jest inne pod kopułą niż nad. Uh -huh, uh -huh, dobrze. Sporo pytań było dotyczyło planet. Gdzie znajdują się planety z układu słonecznego? To jest taka właśnie ciekawa sytuacja, bo ta kopuła ona mimo wszystko jest dość duża, i teraz pewne projekcje, które, które występują, są widoczne z, z powierzchni naszej planety i widzimy je w pewnym sensie jako coś, co jest bardzo odległe, ale ta projekcja występuje. Pod kopułą, To jest na tyle, uh -huh. takie planetarium, powiedzmy, jest uh -huh. stworzone, jeśli można by było tak bardzo uprościć. Natomiast cała reszta rzeczywistych planet jest poza kopułą. I to jest pewnego rodzaju jakby, nie wiem, obraz, obraz tego, zmodyfikowany mam wrażenie obraz. I do tego jeszcze część tych elementów wszechświata, który jest jakby... No, zakryty tą kopułą, on też się prze, prze, przebija. To znaczy, to jest jakby ta kopuła jest, ma wiele właściwości, o których byśmy mówili, ale ma też tak, takie właściwości soczewkowania i dzięki temu część tych elementów ze wszechświata, tych widzialnych, możemy widzieć jakby z powierzchni planety. Natomiast jest to też, jest to jednocześnie i soczewka, ale też filtr, który nie pozwala nam zobaczyć w pełni wszystkiego, co tam jest. No dlatego, że ten filtr powoduje no, ograniczenie tej widoczności. A niektóre rzeczy są jakby dodane jako projekcja i powodują, że żyjemy w takiej iluzji, że mamy dostęp do i widzimy jakby, czy mamy dostęp do do tej widzialnej części wszech, wszechświata, które właśnie z naszego, z na, z naszego poziomu e, jest nad nami, jakby zawieszone. Mhm, <coughs> gdzie jest źródło tej projekcji? Powiedziałeś, że ta. To wszystko a... jest właśnie w tym a... rdzeniu tam te, te elementy, które dbają o to, żeby ta kopuła miała e, odpowiednie parametry również emituje właśnie takie formy projekcji hologramów, czy, czy takich bardzo realistycznych hologramów, które są właśnie wpisane jakby w tą konstrukcję tego Aha. naszego świata. Aha. No właśnie też padło pytanie, czy planety są planetami fizycznymi? Powiedziałeś, że część jest. Tak, te, które są poza kopułą, faktycznie one, one to, to są planety. Aha. Natomiast to jest też tak, że te planety są o różnych kształtach. Ja tutaj nie jestem w stanie zobaczyć, żeby na przykład wszystkie planety były okrągłe, żeby Aha. były kulami. W zasadzie kształty są bardzo różne, Aha. tak różne, że czasem trudno nawet mówić o kształcie, że to są takie formy geometryczne tak skomplikowane i, 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 i ciekawe, że, że, że naprawdę miło popatrzeć to tak, jak one by nawet żyły. Niektóre są. Na przykład okay. tak jakby w chmurze umieścić ta chmura powoduje duże zmiany, takie ruchy zmiany, a pod spodem właśnie jest ukryta. No, ukryta w planeta to powoduje, że różnorodność tych form, tych planet jest naprawdę duża. I to mhm. też powoduje, że, że całość jest jeszcze bardziej interesująca. Mhm. Jest też pytanie, czy te planety fizyczne, są które są poza kopułą, są w wodzie lub jakiejś substancji? E jak, się, jak to pytanie, no to tak, to, to, to jakby pokazało mi się, że również takie formy są mhm. planet. Czy w chmurze, czy w wodzie, czy, czy, czy w ogóle w jakichś takich zagłębieniach przestrzennych, nie wiem jak to nazwać tak jakby tam przestrzeń, która, no niby tam nic nie ma, ale to tak jakby jakiś front powietrza przyszedł i byłoby, nie wiem, niskie, powiedzmy, byłaby stabilna jakaś forma wypełniona, tą, w tej przestrzeni wypełniona czymś, czego nie widać, ale w jednym miejscu, na przykład, jakby było obniżone ciśnienie i ta planeta ma się wrażenie, że, że jakby spadła tam i w takich mhm. specyficznych warunkach sobie tam wisi. Mhm. Okej, okay, dobrze. No i pytanie, czy na tych planetach fizycznych jest życie w naszym rozumieniu? Tak, tak. Tak, jak tak się patrzy, to mam wrażenie, że każda, prawie każda jest zamieszkała. Uh -huh. Chociaż w takim rozumieniu fizycznym, że są ciała, jakby ten wymiar jest podobny, ta rzeczywistość jakby jest podobna do naszej, jest może mniej. I są też planety takie, gdzie częstotliwości widzialne i spek, jakby te częstotliwości, no właśnie, częstotliwości widzialne, które my tutaj postrzegamy i nasze umysły, nasze mózgi w zasadzie Tłumaczą to na taki język widzialny. Na niektórych planetach tego życia byśmy nie zobaczyli. Właśnie ze względu na to, że gdybyśmy się przenieśli tam oczywiście naszym ciałem i użyli tego narządu wzroku, które tutaj używamy na Ziemi, to widzielibyśmy ten świat, mam wrażenie, zupełnie inaczej niż widzą ci, którzy używają zmysłów przystosowanych do, do funkcjonowania w tamtej rzeczywistości. Ale takich planet zamieszkałych jest ogromna ilość. Mhm. Mhm. Padło też pytanie o wahadło Foucault, że jeśli żyjemy na czymś, co jest bardziej wgłębione i wypłaszczone niż okrągłe, to dlaczego działa takie wahadło Foucault? Dlaczego cyklony mają wiry? Dlaczego woda wiruje w przeciwną stronę już parę metrów od równika? Dlatego, że jest, mamy stworzone tutaj pewne warunki fizyczne. I ta, ten, to oprogramowanie, które wpływa na tą naszą rzeczywistość, ona symuluje czy, czy, czy kreuje pewne zjawiska, które mogą dać nam później błędne wnioski. To znaczy, wnioski są właściwe w stosunku do tego, co jakby nauka mówi i jak zjawiska się zachowują, ale te wszystkie elementy można wykreować. To można wykreować zupełnie jakby inne warunki fizyczne i mhm. wpłynąć na atmosferę, wpłynąć na, na parametry grawitacji, właśnie na, 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 na ruchy ziemi, tektoniczne Ziemi, na procesy, które wewnątrz jakby tej atmosfery się dzieją, to wszystko można tym wszystkim można sterować. Dobrze, a powiedz mi, jak szybko takie program, oprogramowanie może się zmie zmienić? Oprogramowanie może się zmienić bardzo szybko. Tyle mhm. tylko, że byłoby to zbyt szokujące i wiązałoby się właściwie, z gdyby to zmienić tak, żeby nie wiem, grawitację zmienić tak, jak, żeby była o połowę mniejsza, no to yy, życie na, na, yy, na, tym, na tej naszej planecie Zmieniłoby się tak mocno, że Aha. nasze organizmy tego by nie wytrzymały. W związku z tym procesy są rozłożone na długie lata, tak żeby te nasze organizmy mogły się przystosować do, uh -huh. do tego. Uh -huh. Uh -huh. Dokładnie. No dobrze. Gwiazdy. Tutaj też było bardzo dużo pytań. Czym są gwiazdy? Czy to tylko hologram, czy coś innego? Część na pewno, ale część to jakby to, to, to są takie bardzo duże pokłady skumulowanej energii, świadomości, często połączonych świadomości, które tworzą taką jednię, są jednocześnie źródłem tej świadomości, które, które jakby. Nie, nie potrzebują zewnętrznego zasilania, czy energii do tego, żeby, tą, żeby ta świadomość mogła się utrzymać. Tak jak my tutaj na, na Ziemi, żeby utrzymać jakby te struktury biologiczne potrzebujemy zewnętrznego zasilania i nawet jeśli odrzucilibyśmy pokarmy fizyczne, to dalej potrzebowalibyśmy czegoś, co by. Te procesy, jakby na te procesy życiowe wpływały. Tutaj są to takie struktury energetyczne, choć trudno właściwie tak spłycić to do struktur energetycznych, bardziej świadomościowych, wręcz niemalże istot, ale nie w takim rozumieniu jak my jesteśmy, tylko jakby to było coś, czy ktoś, czy właśnie świadomość, która osiągnęła pewne pewien poziom świadomości, w którym nie potrzebuje taka no, chyba istot, można też to istotą nazwać, nie potrzebuje jakby zewnętrznych elementów do tego, żeby istnieć. W zasadzie my też możemy być takimi słońcami w swojej czystej formie też jesteśmy światłem, które można też porównać do słońca, albo nawet do czegoś większego. Coś, co jest jakby własnym źródłem swojego istnienia i emanuje, emanuje swoją świadomością, łącząc się ze wszystkim, co, co jest, tworząc jedno wielkie źródło. Słońce, takie gwiazdy, mhm. w sporej części też można porównać do, 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 do czegoś takiego. Natomiast są również. Konstrukcje czy, 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 czy twory, bardziej fizyczne, które rzeczywiście można byłoby porównać do tego, czego nas nauczą, czyli skumulowane różnego rodzaju elementy, które zapadając się i tworzą reakcje, które w sposób fizyczny emanują na zewnątrz, tworząc, tworząc takie klasyczne słońce, takie, które uh -huh. nas jakby uczono, że uh -huh. jest. Uh -huh. A część też jest pokazywana jako hologramy? Część Padło tak. Uh -huh. Padło pytanie, na jakiej wysokości są to hologramy? Jeśli możesz to określić. One są bardziej pod, bliżej kopuły są. E, t, t, chociaż to też e, e, trudno tak jednoznacznie powiedzieć, że wszystkie, bo e, pewnego rodzaju, e, znaczy ta projekcja ma za zadanie też wywołać pewnego rodzaju perspektywy i jakby uwiarygodnić to, że jest to rzeczywiste. E, raczej zaczyna się to tak pod kopułą. W, Powiedzmy, że 10% wysokości jest używane do tego, żeby tą, żeby tą projekcję jakby tworzyć. Tam. Po zbliżeniu obrazu w teleskopie gwiazdy wyglądają jak podświetlona woda, wprawiona w różne wibracje. Czy za kopułą może być głębia wodna? Takie pytanie padło. Są takie miejsca. Wszechświat jest, wydaje się, Dużo, ba, dużo mniej oczywiste niż nam się wydaje. Tam y, różnorodność i, i form i, i jest tak olbrzymi, że również struktury takie przypominające wodę, y, czy takie f, elementy, które można by było, nie wiem do czego porównać, do jakichś takich do takich tworów gazowych, w których też są umieszczone różnego rodzaju właśnie planety, też występują. I, mhm. i, i trudno mi jest właśnie zobaczyć, właściwie nie potrafię tego zobaczyć, mhm. że żeby Wszechświat był jednolity i po prostu lecielibyśmy z, od nieskończoności do nieskończoności i pomiędzy planetami, Słońcami czy innymi kometami nie byłoby nic. Mhm. Można by było nawet powiedzieć, że jest, są takie struktury, jak na przykład gigantyczna kropla wody, chociaż kropla to nie jest, bo kropla raczej można ją zdefiniować, jej kształt, ale tutaj struktury, które są w ruchu. Aha. Taki jakby gigantyczny ocean wrzucić i on, by po prostu falował, a wewnątrz są umieszczone elementy. I tworzone jest tam środowisko do tego, żeby poszczególne planety i życie na tej planecie mogło uh -huh. osiągnąć taką właśnie formę, jak tam występuje. Uh -huh. A dlaczego gwiazda polarna się nie porusza? Czy jest ku temu jakaś przyczyna? Też to jest kwestia właśnie zaprojektowania tej, tego, tej rzeczywistości i tej projekcji, tak, żeby ona. Właśnie tutaj nie widzę jakichś powodów, dlaczego akurat. Po prostu jest to element tej, tej projekcji. Uh -huh. Może jest to jakiś po prostu stały punkt odniesienia. Być może. A on stał się punktem odniesienia, ale wydaje się, że nie była taka jego pierwotna funkcja. Uh -huh. Po prostu był, jest to element tej, tej, tej właśnie tej projekcji. Uh -huh. okay, dobrze. No i tu już sporo pytań. Dotyczących kopuły. Czy człowiekowi, gdyby udało mu się zbliżyć do ściany kopuły, czy, czy coś by poczuł? Poczułby, tak, tak, poczułby mhm. poczułby mhm. ogromną jakąś taką energię, która właśnie. Mhm. Z której jest stworzona ta kopuła? Mhm. Mogłoby być to, wydaje się, nawet takie niebezpieczne. Aha, no bo właśnie kolejne pytanie, czy mógłby się zbliżyć i dotknąć? tej kopuły. Mógłby, ale wydaje się, że konsekwencje byłyby takie no, nie, nie, nie ciekawe. nieciekawe. Mhm. Dobrze, z informacji o Antarktydzie na przykład wiemy, że ten rejon jest bardzo mocno pilnowany. Sprawdź, zobaczyć się pokazuje, ilu jest strażników kopuły. Właściwie to ta sztuczna inteligencja pilnuje tego i jakby te wszystkie parametry są jakby odczytywane, ale jeśli byśmy powiedzieli, że również jakby ta obsługa i, i pewni decydenci, ci, którzy jakby jak tak powiedzieć, czy tak można, współpracują ze sztuczną inteligencją, bo właściwie ona widać, że nie jest w pełni decyzyjna sama, to znaczy ona pewne scenariusze może stworzyć, czy pewne procesy podtrzymywać, ale koniec końców i tak są pewne siły, takie zewnętrzne, które wykorzystują tą, tą technologię. To oni w zasadzie decydują. Można by było ich, bo nazwać też strażnikami, bo koniec końców oni kreują, czy, 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 czy kontrolują te procesy. No jest ich, jest ich kilkudziesięciu, tak bym powiedział. Oprócz mhm. tego jest też pewna grupa ISTA, też szaraki tam są, mhm. które wykonują jakąś taką pracę analityczną i, i, i też jakby przy, tej, przy tych procesach jakby są obecne, ale ich strażnikami chyba bym nie nazwał. Natomiast mhm. takich strażników, Takich typowych strażników, y, takich wyobrażeniowo, że stoi ktoś z jakimś mieczem albo z karabinami i, i pilnuje czegoś, no to, no to tutaj nie jest to tak zorganizowane. Bardziej przy tych portalach mhm. ta, y, są faktycznie strażnicy, którzy mają dostęp do tego, to są takie bety jakby, nie wiem, jakieś jakby też y, Świadome i które mają zawartą w sobie wiedzę na temat właśnie tych, tych portali, na, mają jakby informacje na temat istot, które właśnie tam mogą czy nie mogą przepuścić. Natomiast tutaj bardziej jest to proces, ten, 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 ten proces kontroli jest no, skorelowany z różnymi czynnikami i to mhm. tworzy jakby e, tworzy całość. Mhm. Czy więcej jest tych tak zwanych, powiedzmy sobie, strażników od wewnątrz kompuły, czy na zewnątrz? Wydaje się, że to na zewnątrz. Tam bardziej jest chyba kontrola tego, żeby te świadomo świadomości, które od odchodzą, jakby wyrywają się uh -huh. z, z ciał fizycznych, już jakby przechodzą w ten inny stan. Tam cały czas mam wrażenie, że ta manipulacja, jest na dużo wyższym poziomie i wymaga właśnie zwiększonych jakby nakładów, żeby utrzymać tą iluzję właśnie tam i mam poczucie, że tam jest tego więcej. No widzisz. A powiedz mi, ile jest liczbowo przejść poza zakopu wszystkich, jakbyś miał policzyć? No to to jest tak, że teoretycznie jest to tak zrobione, że przez kopułę nie można wejść. Mhm. Bardziej wychodzi się poprzez te portale na zewnątrz tej kopuły, a stamtąd można już sobie robić co się chce, mhm. w pewnym sensie. Natomiast ta kopuła też nie jest idealna, że tak powiem, że ona też ma pewnego rodzaju granice, czy częstotliwości, według których działa. I teraz jeśli. Wszystko jest energią, wszystko jest jakąś ma jakąś częstotliwość, to wystarczy osiągnąć taką częstotliwość, która, przez, która, której ta kopuła nie zatrzyma. Mhm. I no i my możemy wychodzić poza tą kopułę po prostu, natomiast w bardziej naszą myślą czy, 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 czy świadomością, która jest jakby poza ciałem? Aha. Bo gdybyśmy chcieli to zrobić e, ciałem, no to ja tutaj nie widzę jakby takiej możliwości. Natomiast Aha. zrobić to można, po prostu ominąć tą kopułę, nie, nie przestać być jakby skorelowany z tą częstotliwością, która jest ograniczająca. Aha. Aha. Powiedz mi, czy wszystkie portale? Są aktywne, czy są jakieś zamknięte? I mogą być aktywne. Uh -huh. to, to tak, jak wyłączyć tak. telewizor, no i po prostu on, on działa, ale chwilowo jest wyłączony. To tak, tak samo te portale. One nie Pas są włączone cały czas. Zwłaszcza, że trzeba je też ustawiać na, na pewne, jakby. Miejsca we wszechświecie, więc chwilami nie są aktywne, mhm. ale, ale gotowe do działania. Mhm. Ale zobacz, czy są jakieś przygotowania do zablokowania wszystkich tych portali, wszystkich przejść? Nie, nie czuję tego tak. Mhm. Bardziej yy, zmienia się pewnego rodzaju, nie wiem, oprogramowanie, czy, czy dostęp do yy różnych istot do, do możliwości, do możliwości prze, przechodzenia, wykorzystywania tych portali, i cały czas mam wrażenie też, że dodaje się nowe, mhm. jakby to powiedzieć, kierunki mhm. czy miejsca, do których można, mhm. można byłoby przenieść się dzięki tym portalom. Mhm. Zobacz, na, chyba na samym początku było, że zauważyłeś takie przejście, taki portal, gdzie Jakiś sprzęt w dużych skrzyniach był przenoszony, i tam było widać, że to wszystko się działo w bardzo dużym pośpiechu. Zobacz, czy cały sprzęt został już przeniesiony. Tak. Mhm. Czy masz dostęp do informacji, do czego służył ten sprzęt, lub będzie służył? Do, inw do jakiejś inwazji pojawia się, że do inwazji. Aha, ale on był wynoszony. Od nas na zewnątrz. Mhm. Mhm. Czy to jest jakaś technologia, którą znamy? Konsekwencje, jakby tej technologii znamy, ale nie znamy w sensie, że nigdy jej nie dotknęliśmy. Ona mhm. ma służyć. To nie jest, ma służyć do modyfikacji, czy do wpływu na inne istoty, które, które jakby będą podlegały tej, tej technologii, tam też jest kwestia kontroli umysłu, tego typu rzeczy, czy wpływu na częstotliwości i przebudowywanie pewnych struktur rzeczywistości, w której ona będzie użyta i wpływu na istoty, które tam jakby funkcjonują. Czy on w naszej części był używany? Tak. Okay. No dobrze. Czy na planie fizycznym takie było też pytanie kopuła jest widziana i wyczuwalna? Czy na planie fizycznym kopuła jest widziana i wyczuwalna? Mhm. No, no i tak i nie. To mhm. znaczy, my patrząc nad, nad siebie, Widzimy kopułę, ale nie zdajemy sobie sprawy, że, je, że ją widzimy. To ją widzimy. A czy jest wyczuwalna? Tak, bo cały czas jakby wpływ tej kopuły, czy, czy, czy pewne właśnie ograniczenia, czy to, że ona pewne rzeczy filtruje, czy, 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 czy to, że są to pewnego rodzaju projekcje, to cały czas jakby wpływa na nas, na, na nasze postrzeganie, czy nawet na nasze funkcjonowanie. Bo, bo znowu te procesy, które czy to światło, czy te częstotliwości, które przechodzą czy wpływają na nas, no powodują, że każdego dnia w zasadzie odczuwamy wpływ tego na siebie. Mhm. Powiedz mi, jak liczna jest grupa ludzi wiedzących o istnieniu kopuły? Kim są ci wtajemniczeni? Mało jest takich ludzi. To garstka może z 7, 10 maksymalnie e Chciałem powiedzieć ludzi, bardziej powiedziałbym osób, które mają ciała fizyczne, ale świadomość, jakby i konstrukcja ich tej części, części energetycznej, mogłoby wskazywać, że to nie do końca są ludzie. No bo jeśli byśmy zdefiniowali ludzi jako istoty, które są w wielo poziomowymi poziomowy, bytami, jakby, czy istotami, które również częścią swojej świadomości wchodzą jakby w, w część fizyczną za pomocą ciała i nazywamy ich ludźmi, no to tam, to tam te osoby nie są ludźmi, choć wyglądają jak ludzie i mogą i funkcjonować i funkcjonują w rzeczywistości naszej, można z nimi porozmawiać i tak dalej. Natomiast to, co w nich jest, takie nie do końca jest ludzkie, natomiast cała reszta ludzi, którzy wie o tym, to raczej przyjmuje, że tak jest, ale dowodów nie ma, bo jakby nigdy nikt z tych ludzi nie zobaczył w sposób taki naoczny tych konstrukcji, czy, czy nie mógł dotknąć i, i odbić się od tej, od tej kopuły. Natomiast wszystko to, co mamy, to jest coś, co dociera do nas z tego właśnie postrzegania poza zmysłowego. I takich ludzi jakby jest coraz więcej, którzy przyjmują, że to, co można zobaczyć, nie widząc tego oczami, jest prawdziwe. I tego, tych istot jest jakby sporo. No, sami my, słuchając tego, mając różne... Obserwacje, możemy tworzyć jakby przybliżony obraz tej prawdziwej rzeczywistości. Problem polega na tym, że każdy z nas, jeśli tam popatrzy, będzie to widział trochę inaczej, bo jednak jesteśmy połączeni też. Z ciałami i uzależnieni jesteśmy od umysłu i nauczyliśmy się jakby patrzeć na pewne rzeczy w określony sposób. I to powoduje też problemy w ujednoliceniu tych obrazów. Uh -huh. Jakby musimy wyciągać jakąś średnią, żeby stworzyć prawdziwy obraz tego. Uh -huh. Jest dużo obrazów, rysunków rycin, na których zaznaczona jest kopuła, firmament. Skąd artyści wiedzieli? Są z pewnych. Przekazów i jakby z takich przekazów, podań, gdzie wcześniej tej kopuły nie było, albo ona była przebudowywana, Aha. ale też w, jakby we wcześniejszych takich cywilizacjach warunki i odczuwanie, czy, czy odczuwanie też takie rozszerzone poza tym słowa, było jakby. Bardziej precyzyjne i pewne elementy można było zobaczyć w sposób taki bardziej wyraźny. My żyjemy już w takim smogu energetycznym, elektromagnetycznym, który jakby zaburza nam właśnie to postrzeganie pozasmysłowe. Jest bardzo dużo zakłóceń. Były okresy, gdzie tego było mniej. I w ogóle y, 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 mm, sposób działania tej kopuły też był inny. Ona cały mhm. czas też zmienia się i jakby przystosowuje się do, mhm. do tego, że tam na przykład jest też takie poczucie, że w niektórych okresach tam wręcz nie było księżyca, było słońce tylko. Mhm. Mhm. No właśnie i te rdzenni mieszkańcy bardzo często mieli tę wiedzę, ale tak jak mówisz, też inne warunki wtedy były inaczej, można było ją widzieć. I tak jak mówiłeś, kopuła może mogła inaczej też funkcjonować. Okej. Okay. Czy kopuła kiedyś zniknie w tak zwanej przyszłości? Jest takie prawdopodobieństwo. Gdzieś przy jakimś resecie, mhm. przy wymienie właśnie wtedy oprogramowania, czy, czy w ogóle samej technologii, może to się wydarzyć. Mhm. Uhum. A jak nie zasilać kopuły? I czy to jest w naszym interesie? No to jest o tyle trudne pytanie, że w zasadzie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na to. Trzeba by było powiedzieć i tak, i nie. I jeśli. Przestalibyśmy, jeśli byśmy mogli sami zmodyfikować swoje ciała, albo żyć bez ciał, to ta kopuła niczemu nie, jakby nie służy. Natomiast jeśli chcielibyśmy dalej funkcjonować w ciałach biologicznych, to po rozbiciu jakby kopuły te ciała biologiczne, nieprzystosowane do, do warunków takich bez kopuły, mogły, znaczy, no nie mogły, tylko przestałyby funkcjonować. Mhm. E, to jest kwestia już jakby uwarunkowań. My jesteśmy połączenie, tak jakby człowiekowi kazać teraz oduczyć się pić i funkcjonować bez wody. No, to tak samo kopuła działa jako warunek w pewnym sensie konieczny do funkcjonowania tych ciał, które żeśmy jakby przyjęli jako swoje. Natomiast bez tych ciał albo w innych formach, gdybyśmy żyli, wtedy tak, wtedy ta kopuła nie byłaby nam potrzebna. Ale musielibyśmy mieć właśnie taką konstrukcję ciała, która by nie warunkowała nas, nie przypisywałaby nas do tego konkretnego jakby terenu. Pytanie też było, co możemy robić, by chronić siebie świat przed negatywnym działaniem kopuły? Nasza energia jest kluczem, nasze myśli, nasze uczucia. Im więcej strachu, im więcej takich emocji w stylu poczucie winy, czy, czy, czy jakaś bezradność, smutek i postrzeganie właściwie tych, tych zagrożeń, co znowu generuje lęk. No to wtedy ta kopuła na takich emocjach też działa. I powoduje, że, że pewne mm, czynniki, te, które są zaplanowane, mogą zaistnieć po to, żebyśmy znowu więcej się bali i tak dalej. Gdy nie przestaniemy się bać, kiedy będzie w nas więcej miłości, szczęścia, to i kopuła się do tego dostosuje i jakby bo jest stworzona z naszej energii, więc jakość, jakby naszej energii, że tak bym powiedział, jest niezwykle istotna do tego, żeby. Żeby zmieniły się warunki, żeby kopła była, działała inaczej chro i chroniła Pani. nas. Mhm. A powiedz, czy nasze zwierzęta domowe, kot, pies, może też inne, mogą być taką tarczą energetyczną dla nas? Mogą być, tak. Mhm. Zwłaszcza, że działają na no trochę jakby na innych energiach, na innych częstotliwościach. E I inne wartości energii, jakby im towarzyszą. I, I tak, pewne elementy wręcz im służą, czy na przykład, czy, czy innym też zwierzętom. Uh -huh. Więc to, to się może gdzieś tam kompensować, balansować. Uh -huh. Uh -huh. Czy gdyby nie było kopuły, ziemia byłaby nagą skałą? Nie, nie mam takiego poczucia. Ale na uh -huh. pewno y, y, przyroda byłaby inna, bo byłyby inne warunki. Nasze ciała byłyby też inne. Mhm. Ja mam mhm. takie cały czas wrażenie, że wszystko byłoby dużo większe. Większe. Mhm. Mhm. Czy pod naszą kopułą są jakieś budowle, mechanizmy, które mogą wygenerować dużą energię, na przykład niszczycielską energię? Tak. Cała ta konstrukcja, która jakby zarządza również tą kopułą, i nami, yy, może zarządzać i też i tymi jakby terenami. Mm -hmm. można wywołać i trzęsienie ziemi, i, mm -hmm. i, 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 i potop, cokolwiek byśmy sobie nie wymyślili, mm -hmm. czy jakieś mm -hmm. gigantyczne wichury można ochłodzić, można podgrzać mm -hmm. no i atmosferę. Wszystko w zasadzie można zrobić. Mm -hmm. No dobrze. To nasze położenie w takim sporym zagłębieniu, jak to wcześniej kiedyś tam mówiłeś. Jak to się ma do lotów samolotów? Ponieważ, no, narracja samolotowa jest, że Ziemia to kula i możemy sobie jakoś tak latać dookoła. Przemysł no, w pewnym z... sensie latamy dookoła, tylko tak są jakby te trasy e, jakby ustalone. E, możemy latać w kółko, mhm. tylko nie dookoła jakby, mhm. no, ale dokładnie. w kółko latamy. Dokładnie. No dobrze, ale czy pilotów można oszukać? Można, bo oni jakby są... Hmm uczeni korzystania z przyrządów i z technologii, która ułatwia im latanie, a poza tym w tej ponieważ ta rzeczywistość, czy ta płaszczyzna nasza jest na tyle duża, że nie widać jakby całości, no to jak my jeździmy samochodem, czy, czy, czy też latamy samolotem, przecież nie widzimy całości i to, co widzimy, sprawia, że, że wierzymy w to, że jest to takie, jakie mówi się nam, że jest. Chociaż prawdę mówiąc, to jak się leci samolotem, jak teraz mam znowu obraz taki, jak się leci samolotem, to tej krzywizny Ziemi jakoś specjalnie nie widać. Nie widać, to prawda. Dobrze. Czy Ziemia jako tak zwana planeta jest tylko programem, jak my wszyscy? Ona jest. Wydaje się, że tak, że to jest właśnie program ale tak rzeczywisty i połączony z, wszystko ze wszystkim, że jesteśmy w stanie odczuwać również, też, również emocje. E, emocje, smaki, to wszystko jest programem, ale tak rzeczywistym, że możemy właśnie to nazywać rzeczywistością. Ale jest poczucie, że jest to program, który znowu służy, który znowu jest złożony, jest częścią wielopoziomowego jakby takiego konstruktu, który koniec końców i tak służy do tego, żebyśmy oddawali swoją energię. Tak jakby mm -hmm. był gdzieś deficyt energii, albo ktoś nie mógł wygenerować i znalazł sposób na to, żeby tą energię pozyskać i tworzy taką incepcję. Wciąż w dół, w dół, w dół, w dół, jakby jeszcze chce się to pogłębić, jeszcze kolejny poziom w dół żeby nawet te nasze świadomości, które są w, tym, w tej grze, w tym programie zanurzone, czy w tej fizyczności, którą my odbieramy jako fizyczność, żeby jeszcze niżej zejść, żeby jeszcze te świadomości, które są w tych ciałach, przenieść jeszcze niżej, w coś, co jeszcze niżej e, pozwoli nam zejść i zapomnieć o tym, skąd, gdzieś, gdzie jest źródło naszej, Naszego istnienia i nieświadomie, jakby na kolejnym poziomie jeszcze oddawać tą, tą energię, która jest w zasadzie nieskończona, ale inni nie mają, więc robią wszystko, żeby cały czas tworzyć iluzje, programy, gry, cokolwiek czy rzeczywistości, w których mhm. my się gdzieś zapomnimy i uwierzymy, że, że to jesteśmy my. Mhm. Mhm. Bardzo dużo pytań do ucieczki. Już teraz wiemy, bo sporo powiedziałeś, tak? że w tej formie fizycznej, biologicznej, no to niekoniecznie byłoby to dla nas skazane, żeby stąd próbować uciec. Natomiast parę sposobów powiedziałeś, że można jakby. Na no, uciec nie, bo to też tak jakby mhm. chcieć uciec i być królikiem pośród y, jakiejś gigantycznej y, liczby myśliwych. Mm -hmm. Więc zaczynając uciekać zawsze znajdzie się jakiś myśliwy, który nas, który nas ustrzeli. Ucieczka jest chyba czymś najgorszym, co no możemy gosh. zrobić. Jak się wydostać? E, przestać y, m, kreować rzeczywistość według y, tych tematów, które są nam podawane i to nie chodzi tylko o plan fizyczny. Ten plan fizyczny chyba jest najmniej istotny tutaj. Chodzi o, bardziej o to, jak pozostawiamy ciało i wychodzi nasza świadomość. ono wychodzi na podstawie też pewnych wyobrażeń tego, jak jest po śmierci. I to jest chyba problem, bo jeśli pójdziemy w, w, w temat jakby w podejście religijne, no to, no to to wyobrażenie wykreuje nas, czy skieruje nas do przestrzeni, gdzie ta religijność będzie i znajdziemy się w, znowu w rzeczywistości, która temu odpowiada, czyli częstotliwościowo znajdziemy się w miejscu, które tak naprawdę i tak już tworzymy, zasilamy, i wystarczy tylko, że tam wtedy po śmierci fizycznej przejdziemy. Czy jakieś inne piekła, czy inne plany, planety, które gdzieś wyobrażeniowo tworzymy, będąc w tym życiu, ale nasza energia kreacji tworzy właśnie poza tą rzeczywistością, czy współtworzy przestrzenie, do których później przejdziemy i zatrzymamy się, jakby zostaniemy złapani w pięknych niekiedy miejscach w atmosferze jakiejś miłości i wsparcia, ale jednak w schematach, które później doprowadzą do tego, że znowu zejdziemy niżej poziom albo dwa. Natomiast to jest kwestia wydaje się tego, że żeby opuszczając ten, to ciało i ten plan, tą rzeczywistość: dostroić się do, do tej jedynej i niepowtarzalnej, wyjątkowej częstotliwości we wszechświecie, którą sami jesteśmy. I osiągając tą częstotliwość, nigdzie indziej nie pójdziemy, tylko wrócimy, jakby do siebie. Mhm. Wszystko jest, no, jakby. No, kwestia dostrojenia się, ale w momencie, ale nas cały czas się dostraja do wszystkiego, ale nie do tego, kim jesteśmy. I ta częstotliwość jakby jest prawie, że dla nas niezauważalna, ale co wciąż dostępna. Mhm. Mhm. Dobrze. Było też takie pytanie, czy gdybyśmy chcieli opuścić, wydostać, wyjść z tej kop yy, poza kopułę, to czy możemy to zrobić w jakimś kombinezonie? Czy byłoby to możliwe? Kombinezonie, jeśli by stworzyć taki kombinezon, który jakby pokona te siły, które są, czy te energie, te częstotliwości, które są w kopule, to jak najbardziej tak. Aha. A czy są takie kombinezony? Sprawdź. Nie, nie, bo cały ruch jest, odbywa się poza kopułę tymi portalami. Okay. Nie jest tam to potrzebne. Nie jest Aha. Jeszcze jedno. Czy na tej przestrzeni, którą nazywamy naszym fragmentem ziemskim, tak, czyli naszą Ziemię, czy mamy jakichś sąsiadów oprócz nas? Sąsiadów, ale nie wiem, w jakim sensie, nie wiem, mm. co powiedzieć, bo się nic nie pokazuje. Nic się nie pokazuje. Mhm. Okej, okay, dobrze. Wydaje mi się, że temu komuś chodziło o to, czy oprócz tych lądów, które które są na. Drugiej takiej kopoły w każdym razie nie widać. Natomiast ta różnorodność życia mhm. jest spora w tym sensie są to nasi sąsiedzi, chociaż właściwie ta nasza część nie jest postrzegana jako, jako równorzędna do tych. Planów, które tam są, do uh -huh. tych, tych, tych rejonów, tam można powiedzieć, że to są sąsiedzi. Uh -huh. A my jesteśmy tak bardzo skracając elektrownią. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, dokładnie. Dobrze. Czy te istoty, które są poza kopułą, pochodzą od tak zwanego źródła? Mam wrażenie, że nie. To właśnie to też wskazuje na to, że oni potrzebują zewnętrznego zasilania. Uh -huh. a I na bazie tego zasilania, które my im oddajemy, oni sobie żyją dobrze i długo. Okej. Okay. Ten nasz system nas tutaj został nazwany zaingerowanym systemem. Czy są takie, które nie są zaingerowane? Tak. Uh -huh. Co te istoty, jeśli masz taki wgląd? Po prostu w jaki sposób postrzegają naszą cywilizację ludzką? Oni w ogóle nas nie postrzegają. To znaczy jest gdzieś w ich świadomości, ale to jest oni tak jakby wiedzą, wiedząc, to, to, chociaż to też nie jest taka analiza, że oni się nad tym zastanawiają. Oni wiedzą, że są różne, różne plany, ale nie dają te, tego swojej uwagi temu. Dlatego, że są dostrojeni do, do rzeczywistości, którą w zasadzie sami tworzą. Mhm. Jest mnóstwo istot, które sami potrafią wykreować własne światy, stać własnym słońcem, jakby takim gwiazdą. Wykreować całe, całe, całe światy, które są zgodne z, z, jakby z, z nimi. Mhm. I oni za bardzo tutaj, to jest może smutne takie, ale, ale w sumie jak się na to patrzę, to zrozumiałe. No bo w momencie, kiedy ten świat w tym świecie, w tym, co chcieli sami stworzyć, według własnych zasad, według własnych odczuć, mieliby się skupiać na, na kimś kto w pewien sposób zgodził się na funkcjonowanie w tamtych rzeczywistościach, to by sobie zapaskudzili własny świat. To nie jest tak, że oni takie mają podejście, że rozważają to w taki nie, bo ja się boję, teraz nie, nie będę tam i szedł z dobrą nowiną, bo sobie zrobię krzywdę tutaj we własnym świecie. Tam nawet tego nie ma. Tam mhm. po prostu jest pełna akceptacja, że każda świadomość, każda istota może doświadczać, i jej doświadczenie jest właściwe. Mhm. A powiedz mi, czy zjawisko reinkarnacji istnieje również poza Kopułą? Tak. Mhm. A czy w innych miejscach, no właśnie, to jest z tym związane, jest śmierć i narodziny? W niektórych tak. To zależy, jak jest to skonstruowane, bo też reinkarnacja w naszym rozumieniu, to jak, jakby tutaj to funkcjonuje, no to po prostu umieramy z jakichś powodów, wcielamy się znowu. Najczęściej właściwie na ten sam plan. Natomiast różne są podejścia na różnych planach. Możemy przejawić się na jakiejś planecie, czy na jakimś planie, który niekoniecznie musi być planetą, albo uh -huh. bardziej przejawić się w jakiejś częstotliwości, czy na jakimś poziomie energetycznym, który nie do końca musi być nawet fizyczny, choć wygląda jak fizyczny, bo mamy na niego bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o kreację na tym planie. Eee, I jeśli Podejmiemy decyzję o końcu, że tak powiem, tego doświadczenia, to możemy zmienić plan i możemy to nazwać też reinkarnacją, czyli koniec jakby funkcjonowania tutaj i początek gdzieś doświadczenia gdzieś zupełnie indziej albo właśnie przez siebie stworzonym planie. Można nazwać procesem przejścia czy kolejnym przejawem czy kolejną inkarnacją. Mm -hmm. Dobrze, to, to pytanie to już też odpowiedziałeś we wcześniejszych odcinkach, ale kim są istoty, które zaprojektowały system i skąd pochodzą? Z różnych miejsc to są właśnie istoty, które w pierwotnej, jakby zostały stworzone, ale pozbawione tego elementu kreacji. Ale bardzo rządne, jakby życia. One później zaczęły przyjmować pewne formy, bo szukając energii w różnych miejscach stawały się takimi pasożytami, które później zmieniały się czy w gady, czy, czy, czy w modliszki, czy, czy właśnie w smoki, czy, czy, czy w inne formy które stawały się coraz bardziej świadome jakby swojego istnienia i świadome tego, w jaki sposób pozyskiwać energię, stając się takimi trochę nawet w niektórych miejscach bogami, mhm. które coraz bardziej były w stanie kontrolować te istoty, które tą energię posiadały i nauczyły się jakby ją przejmować. Akumulując je, stawały się również bogami. Z, z takich pierwotnych bytów właśnie w, e, z, przetransformowały się w, w coś, co najbardziej odpowiadało tem, temu, co potrafiły odczuć. Czyli bardzo dużo takich gadzich i, 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 gadzich i takich jakichś właśnie e, bytów e, podobnych im takich mrocznych, jakichś takich demonów, diabłów, to tak jakby to było um, um, uświadomiały sobie, że to jest właśnie ich natura. I takie Bo formy zaczęły przyjmować i zaczęły się tworzyć wręcz cywilizacje po to, żeby mogły się powielać i pozyskiwać coraz więcej tej energii, której po, pożądały. I dalej pożądają. Jakby się jakby były uzależnione, to dla nich jest być albo nie być. Więc im więcej zgromadzą, im więcej jakby przeorganizują się i zrozumieją tych, na których pasożytują, tym sami bardziej się rozwijają. Mhm, ale ktoś musiał stworzyć te właśnie istoty. Których to wszystko było. Kwestie potencjałów. Jest, mhm. Są i plusy, i minusy we wszechświecie. W tej całej równowadze wystarczy skierować, czy stać się obserwatorem, który widzi tą stronę, tam nazwijmy tą, którą my postrzegamy jako złą roczną, żeby z tej strony na takich potencjałach po prostu mogła powstać kreacja. Mhm. We wszechświecie nie ma nic, dopóki nie uświadomimy sobie, że, że jest. Że jest. Mhm. A powiedz, gdzie znajduje się kosmiczny teleskop Jamesa Weba? On gdzieś tutaj krąży, tak jakby pod kopułą był. Pod kopułą. Mhm. Okej. Okay. No dobrze, co pokazują obrazy galaktyki i mgławic i innych pięknych miejsc, które pochodzą z teleskopu Hubble'a? To są elementy, które w części. Są tą projekcją, mhm. która jest wyświetlana pod kopułą, a niektóre te, które kopuła przepuszcza. I jakby widzimy ten obraz taki no, ociosany, nie w pełni prawdziwy, ale to wszystko, co jest nam projektowane i co jest przepuszczane, ma stworzyć właśnie nam poczucie, że jesteśmy częścią tego kosmosu. I jesteśmy w pewnym sensie ale w, w, patrząc z innej strony, no to jesteśmy bardzo mocno odseparowani od tego kosmosu. Uh -huh, uh -huh. Dobrze, a spójrz jeszcze na Księżyc Saturna, nazwany Tytanem, Tytan. Tam wylądowała sonda Cassini. Z tymi sondami to jest ciekawa sprawa, bo e, 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 konstrukcja też m, tej kopuły, to, że ona jest właśnie kopułą mhm. i specyficzna i te projekcje powodują, że perspektywa, jakby patrząc z poziomu powierzchni tej naszej planety części, perspektywa jest na tyle specyficzna i odległości i jakby postrzeganie tych odległości jest no, dla nas prawdziwe, ale zaburzone patrząc jakby na całość. I tak naprawdę te sądy czy to wszystko... Lata w obrębie właśnie tej kopuły. Kopuła. Natomiast ta perspektywa powoduje, i, i y, 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 odbicia światła, czy, czy roz, rozchodzenie się światła tam pod kopułą, powoduje, że tak. mamy poczucie, że, że jakiś obiekt, który tam żeśmy wystrzelili, pokonuje dużo większe odległości niż jest w rzeczywistości. Tam w ogóle to jakby też czas, czy te prędkości, które tam są, są dużo mniejsze niż, niż te mierzone przez nas? I w efekcie ta iluzja, że możemy gdzieś wylecieć, czy, czy eksplorować coś, co jest poza kopułą, jest takie no, rzeczywiste dla nas, że my tak. jesteśmy w stanie odlecieć stąd, nigdzie nie odlatując jednocześnie, że cały czas mając tylko do dyspozycji właśnie to co pod mm -hmm. tą kopułą się znajduje. Mm -hmm. Setki tysięcy lat świetlnych. Dobrze. I ostatnie pytanie, które jeden z naszych widzów no, w kilku miejscach napisał, więc widocznie bardzo mu na tym zależy. Czy poza kopułą stacjonują jakieś statki kosmiczne? Tak, tak. Mm -hmm. Statki kosmiczne są również takie. Są mm -hmm. również takie Miejsca, gdzie używa się tego typu uh -huh. technologii. Uh -huh. Wydaje się, że dość prymitywnej, choć z naszej perspektywy, bardzo zaawansowanej. Dobrze. No dobrze, to by było wszystko, Darku. Chcesz coś jeszcze dodać od siebie? Nie. Dobrze, ja ci bardzo dziękuję za te wszystkie wglądy i przekazy i wyłączam nagrywanie. Dziękuję.